until the darkness kill the light. I remember running to the sea, the burning houses and the dreams. Hej, 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 witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a to jest New News Live. Witam bardzo serdecznie widzów na czacie oraz tych, którzy oglądają ten materiał w YouTube. Miejmy nadzieję, że zobaczymy coś ekscytującego. Będziemy się bawić wyśmienicie i będzie coś do oglądania. Zaczynamy od produkcji, na którą być może trochę osób czeka. Przypuszczalnie dlatego, że wpłaciły mnóstwo kasy na Kickstarterze. Gra nazywa się Pillars of Eternity, a wcześniej był to Project Eternity od Obsidian Entertainment. Gra trafi do nas w 2014 roku, jest to klasyczny CRPG. Obejrzyjmy sobie to. Nadchodzi 2014. No dobrze, trailer. Trailer niewiele pokazuje, ale jest to niewątpliwie gra, która powinna wzbudzić zainteresowanie wszystkich fanów Baldur's Gate, czy Icewind Dale, czy może Falloutów. Klasyczny CRPG, w którym rozgrywka toczy się w trybie strategicznym, ale z pauzą aktywną. To znaczy, pauzujemy rozgrywkę, wybieramy skille i walczymy. Taki dobór. Mamy drużynę, z której. którą prowadzimy poprzez świat. Jeżeli ktoś grał w Baldur's Gate'a, to na pewno będzie kojarzył, o co chodzi. Ja wiem, dosyć niespecjalnie oceniacie ten trailer. To właściwie nie jest gra dla nowego gracza. To jest raczej przeznaczona produkcja dla tych starych, którzy pamiętają dobrze Baldur's Gate, pamiętają jego dobre strony, jak i te słabsze. Dobra, lecimy dalej, by nie zaprzątać sobie głowy tym. Moi drodzy, Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. What do you think, Holmes? Well, the trails point to several suspects. And I do, in fact, have 10 possible culprits in mind. A large number indeed. Surely some of them can be ruled out? You must listen to the clues, Watson. They tell a story. They tell us she did it. Are you certain? I would hate to put an innocent person behind bars. That won't happen unless we fail in our role as detectives and overlook vital clues. Very well. I'll call Lestrade and tell him we're ready. It's not that simple. The lady was merely fighting for her own survival. What should we do then? Shouldn't we arrest her?
We could hand her over to Scotland Yard, yes. She is, after all, guilty of murder. Or we could let her go free. And if we make the wrong decision? It is a possibility, although unlikely. But should that happen, we shall have to live with the consequences. Seven crimes. Your choices. Their punishments. I tak to wygląda, moi drodzy. Oczywiście z trailera niewiele wniosków można wyciągnąć, poza tym, że jest to Sherlock Holmes, a Sherlocka Holmesa lubimy. I być może zagramy w niego z dużą przyjemnością. To, co warto powiedzieć o tej grze, to to, że jest to przede wszystkim kontynuacja, ale troszkę zmieniona w odniesieniu do poprzednich części gry. Zmieniono silnik. Tym razem zrezygnowali deweloperzy z silnika autorskiego, decydując się na Unreal Engine. Dobrze, trochę uwspółcześnili Sherlocka. Znaczy, dobrze czy niedobrze, widocznie tak jest im wygodniej. I chyba poszli troszkę w stronę, którą prezentuje Telltale Games w swoich przygodówkach, bo Sherlock też przygodówką jest. Co jest bardzo ważne, będziemy mieli kilka zbrodni do rozwiązania. Przy każdej będziemy podejmowali decyzję, jaką karę, albo czy kara spotka przestępcę. I będą to pewnego rodzaju wybory moralne, które wpłyną na to, jak będziemy postrzegani przez świat. Czyli jakby wybierając, podejmując pewne decyzje, będziemy się potem spotykali z reakcjami na nie w innych sprawach. Także wygląda dosyć interesująco. Przynajmniej taka pozorność istotnych decyzji, co jest bardzo charakterystyczne w grach od Telltale Games. Jedźmy dalej z tym koksem. Jedźmy dalej z tym koksem. Przy okazji Sherlock Holmes, kwiecień 2014. Kontynuując wątek przygodówek, coś, o czym wspomniałem już w ostatnim odcinku i o czym przypomnę dzisiaj. Telltale Games. Welcome to Marcus Munition. I know what you're trying to do, but you are not Vault Hunters. You are only going to get yourselves killed, or worse. Trust me, you want no part of this insanity. Listen, kiddos, trust Handsome Jack. You want every part of this insanity. No i proszę Państwa, to jest gra, o której wspominałem już poprzednio i zapowiada się miodnie. Przede wszystkim dlatego, że jest to Borderlands, a to już jest do pewnego stopnia klasyk i będzie to klasyk zrobiony w oprawie, do której przyzwyczaił nas deweloper Telltale Games. A oni, skubańcy, mają świetny sposób na robienie przygodówek. Przy okazji pewna grafika, która była charakterystyczna dla Borderlands, bardzo pasuje do przygodówek Telltales, więc Telltale, strasznie ciężko się to wymawia, więc trudno się dziwić, że połączono tutaj siły. Pytanie tylko, czy ten deweloper wyrobi się z przygodówkami, które zaplanował na przyszły rok, bo w tej chwili mamy już cztery. Jest Wolf Among Us, jest The Walking Dead, sezon drugi, jest właśnie Borderlands. I jest jeszcze jeden tytuł, który właśnie pokazywałem poprzednio. Tak czy inaczej, sporo przed nimi pracy i miejmy nadzieję, że ta stylistyka przygodówek, którą sobie wybrali, nie znudzi się nam w obliczu tylu tytułów. Jak dla mnie, rzecz zdecydowanie warta uwagi i na pewno będę ją pokazywał. Miejmy nadzieję, że w końcu znajdzie się ktoś, kto będzie te gry od Telltale Games pokazywał w języku polskim. To znaczy przynajmniej jeżeli chodzi o wersję kinową, bo jak do tej pory wszystko trzeba tłumaczyć samemu. Co ma swoje plusy oczywiście, ale chciałbym też mieć wybór. Lecimy dalej. Jeden z ważniejszych tytułów, ale nie najważniejszy dzisiejszego wieczoru. Thief od Eidos Studios. Zobaczymy tą grę w lutym 2014 roku. PEGI 18. Brothers of the Awakened, we are gathered here to usher this city into a new age. Robes. Robes are always a bad sign. Something's not right.
It's too dangerous, and you're not ready yet. You know, I'm not a kid anymore. I'm going down there with or without you. Let us begin the channeling of the primal! Men who believed themselves to know best try to control something they didn't fully understand. The balance has shifted. We can all feel it. Your city needs you, Garrett. I'm no savior. Something has changed in you, child of the shadows. No one is paying you to risk your neck for this. Worse things in the shadows than you. Tak jest, moi drodzy, Thief powraca, a to jest dopiero klasyk. Kiedy widzę w komentarzach coś w stylu Dishonored, to myślę sobie, tak, to prawda, ale tak naprawdę Dishonored był czymś w stylu Thiefa. To jest znacznie bardziej wiekowa gra i znacznie z ciekawszymi tradycjami niż Dishonored. To przed czym właśnie najważniejsze zadanie, przed którym stanęli deweloperzy, to zrobienie takiej gry, która pasowałaby do dzisiejszych czasów, ale także pasowałaby do wspomnień starych graczy. I w zasadzie zrobiono to stosując przynajmniej trzy poziomy trudności. Pierwszy poziom trudności, taki, który będzie odpowiedni dla dzisiejszego gracza, gdzie oprócz skradania się, mamy jeszcze tryb takiego specjalnego widzenia. Dzięki temu specjalnemu widzeniu będziemy wiedzieli, po których przedmiotach możemy się wspinać, gdzie możemy się schować. Będziemy słyszeli także kroki ludzi poruszających się za ścianą, więc takie spore ułatwienie, ale nie za bardzo ingerujące w realizm rozgrywki. Oprócz tego można ten tryb wyłączyć, ten tryb ułatwień i grać na starych zasadach, a można zagrać też całkiem hardkorowo, totalnie wyłączając cały interfejs, gdzie sami musimy ocenić, czy cień, który nas otacza, jest wystarczająco mocny, by skryć nas przed wzrokiem przeciwników. Na temat tej gry zrobię trochę obszerniejszy new news i umieszczę go na swoim głównym kanale, więc zapraszam już do tego w niedalekiej przyszłości. Tak czy inaczej, ta produkcja zapowiada się nieźle. Niepokojące jedynie jest to, że ta gra wychodzi na wszystkie konsole starej generacji i nowej oraz na PC-ta. To znaczy, właściwie niepokojące jest to, że jeżeli ta gra opracowywana jest równolegle na konsole starej generacji, to trzeba brać pod uwagę to, że tam może być znowu problem z inteligencją przeciwników. Znaczy, jakby to, co zapowiadane w grze, jest dosyć szumnie, jeżeli chodzi o możliwości naszych oponentów. Natomiast ja się obawiam, że jeżeli konsole starej generacji będą musiały zasoby swoje przeznaczyć na pracę nad grafiką, to jakość sztucznej inteligencji może być gorsza. No i potem te wszystkie wersje z konsol lepszych będą miały tą samą sztuczną inteligencję, bo trudno, żeby było inaczej. Mam nadzieję, że nie wydarzy się coś takiego jak w Assassin's Creed 4, gdzie ta sztuczna inteligencja woła o pomstę do nieba. Ale zobaczymy. Jeszcze przyjrzę się dokładniej temu tytułowi. A tymczasem został nam ostatni tytuł dzisiejszego odcinka. Wiedźmin 3. Dziki Gon. Wiemy, że gra pojawi się w 2014 roku. Kiedy dokładnie? Trudno powiedzieć. Gotowi? Chyba tak. Ci, którzy nie mają 18 lat, proszę zamknąć oczy. Leć, gro, leć. Poszła.
Patrzyliśmy tu przed wami. Patrzymy teraz na wasz mały, żałosny świat. Nie oprzecie się chłodowi naszej stali. Jedyne, co możecie zrobić, to poddać się. Widziałem drakar z trupich paznokci. Zagnali wszystkich na wybrzeże. Moją córkę też. Kto spotka Gon, nie wraca do świata żywych. Ja wróciłem. No, panie i panowie, to nie bez powodu jest produkcja warta uwagi. To, co często zaprzątam myśli, chociaż moim zdaniem nie do końca potrzebnie, to czy na fakcie, że mamy do czynienia z otwartym światem, nie ucierpi fabuła. Nie wydaje mi się. To, co miałem okazję oglądać na pokazie CD Projekt Red, pełny taki 20-minutowy gameplay, sugeruje, że w żadnym wypadku nie będzie to przeszkodą, a wręcz będzie pewnym ułatwieniem. Bo jakie ma znaczenie, czy między ważnymi elementami fabularnymi poruszamy się po linii, czy też poruszamy się po otwartym świecie? Żadnego. To, co jest najważniejsze w fabule, wydarzy się na zamkniętych obszarach, wskazanych jako miejsca, w których zadania będą wykonywane. Na pewno dojdzie do całej zabawy eksploracja, której brakowało w poprzednich Wiedźminach, a myślę, że na to każdy zareaguje z radością. Ja miałem okazję oglądać jednego questa, takiego dosyć długiego, ciekawego, i jeżeli macie ochotę posłuchać relacji na jego temat, to odeślę was w opisie na YouTubie do tego filmu, a teraz już nie będę specjalnie o tym opowiadał, dosyć dużo już w tej sprawie powiedziane zostało. Tak czy inaczej czekamy z dużym zniecierpliwieniem. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o New News Live, w każdy czwartek o godzinie 21.00 na jarok.pl/live możecie się takiego czegoś spodziewać. Czasami, jeżeli zestaw newsów będzie większy, to tak jak dzisiaj zobaczymy się w sobotę. Trzymajcie się. Pa, pa!